Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na przedostatni konkurs Pucharu Świata w tym sezonie. Zawody na skoczni Pujo, kompleksie skoczni Pujo w Kuopio. To drugi konkurs indywidualny turnieju nordyckiego. Po pierwszym zwycięskim konkursie w Lahti Simona Manna. On będzie skakał w niebieskiej koszulce lidera turnieju nordyckiego. Miejmy nadzieję, że być może ta koszulka zmieni właściciela dzisiaj podczas tego konkursu. Oto przed momentem Adam Małysz, który jest w tej chwili na drugim miejscu w klasyfikacji turnieju nordyckiego. Adam traci do oglądanego przez nas Simona Manna 10,1 punktu. Ja tylko przypomnę, że klasyfikacja turnieju nordyckiego obliczana jest, czy też liczona jest identycznie jak klasyfikacja turnieju czterech skoczni, a więc zawodnicy zbierają i sumowane są punkty zawodników z poszczególnych konkursów. Noty za styl, oczywiście za odległość. I tak w tej chwili Simon Aman ma 284,4 punktu, to jego łączna nota za dwa skoki z Lahti. Adam Małysz na drugim miejscu 274,3 punktu. Wczoraj miały się odbyć dwie serie treningowe i kwalifikacje. No niestety nie odbyły się. Wiatr potwornie wiejący, przekraczający momentami 8-9 metrów na sekundę, do tego od czasu do czasu sypiący mocno z okolicznych drzew śnieg powodował, że o jakimkolwiek skakaniu nie mogło być mowy. Organizatorzy mieli prognozy, które nie wskazywały na to, że cokolwiek się poprawi, wobec tego zdecydowali się odwołać wczorajsze zaplanowane elementy tej całej rywalizacji w Kuopio i przenieść na dzisiaj. A seria próbna, jedna jedyna, jaką udało się rozegrać za nami, bowiem niestety także storpedowana troszeczkę przez wiatr. No i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko ściskać kciuki. Ściskać kciuki przede wszystkim oczywiście za Adama Małysza, za to, by skoczył jak najdalej, by wygrał, by stanął dzisiaj na podium, tak jak i stał przecież na podium w ubiegłym roku, w ubiegłym sezonie, kiedy to zwyciężył tutaj 40-letni Takanobu Okabe. Proszę, mimo takiego wieku można wygrywać. Na drugim miejscu był wówczas Simon Aman. Adam Małysz po dwóch latach, to o czym wspominał już Paweł Wilkowicz w studiu, stanął wówczas na najniższym stopniu podium tu w Kuopio. Ale ściskajmy też kciuki za to, by ten wiatr nie storpedował tego konkursu. Oczywiście te zawody będą toczone według nowych zasad, a więc będzie można obniżać bądź też wydłużać rozbieg w czasie tego konkursu, ale to wcale nie oznacza, że te zawody mogą bez problemu przebiegać do końca. Miejmy nadzieję jednak, że nic takiego się nie stanie, że będzie sportowa, wspaniała rywalizacja z biało-czerwonym jak najbardziej akcentem na koniec w postaci zwycięstwa Adama Małysza. A Adam Małysz jest w stanie tutaj wygrać nie od dziś, no przecież na podium skoczni w Kuopio Adam stawał już w swojej karierze 6-krotnie, mówimy o zawodach Pucharu Świata. Dwukrotnie wygrywał 13 marca 2007 roku i 23 listopada 2001 roku, wtedy kiedy to tak naprawdę, no był to jego drugi sezon tej eksplozji wielkiej formy Adama Małysza. W 2001 roku w kolejnym konkursie był drugi i trzy razy był na trzecim miejscu, ostatni raz w ubiegłym sezonie oraz w sezonie 2006 i 2005. Oglądamy listę startową. 56 zawodników na starcie, nie było kwalifikacji, w związku z tym, że tylko szóstkę ewentualnie trzeba byłoby odrzucić. Organizatorzy zdecydowali się, mają takie prawo do tego, by wszystkim zawodnikom pozwolić startować. Adam Małysz z 51 numerem startowym. Czterech Polaków. Jako pierwszy pojawi się Stefan Hula z 11, z 26 Łukasz Rutkowski, z 36 Kamil Stoch i z 51, to o czym wspominałem, powinniśmy zobaczyć na belce startowej Adama Małysza. Seria próbna, która, tak jak wspominałem, nie bez przeszkód, z przerwami była tutaj przeprowadzana i mam bardzo dobre wieści. Adam Małysz 125 metrów. Była to liczona z tymi punktami ujemnymi za wiatr. 10. platforma startowa, warto zapamiętać. Każde odstępstwo od platformy 10, numer 10 będzie skutkowało dodatnimi bądź ujemnymi punktami. Widzą Państwo blisko metr na sekundę pod narty. No i jest już zielone światło. Rozpoczynamy rywalizację, a rozpoczyna ją estoński skoczek Ilmar Pern. To dla niego niepowtarzalna okazja do tego, by stanąć w konkursie, by rywalizować w pierwszej serii. On jak do tej pory specjalizuje się głównie w startach w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Sporadycznie, bardzo rzadko pojawia się w kwalifikacjach zawodów Pucharu Świata, no ale bez większych sukcesów. Mówię tutaj o kwalifikacjach, czyli raczej bardzo, bardzo rzadko można spotkać Ilmara Perna w pierwszej serii konkursowej i teraz raczej to był jego jedyny skok, 85,5 metra. Widzieli Państwo minus 4,9 punktu za wiatr. Ilmar Pern, 21 lat startu. A to już Diego de la Sega, reprezentant Włoch, już chyba doskonale znany kibicom skoków narciarskich.
19-latek, mają tych młodych skoczków, ten chyba najbardziej doświadczony Sebastian Coloredo, jest oczywiście Diego de la Sega, jego brat Roberto de la Sega, jest Andrea Morassi, no to był najdłuższy skok i to lądowanie. No właśnie, to lądowanie, telemark czy nie telemark, jak skacze Simon Amann, porównanie a Simona Amanna i Adama Małysza, wielka burza, dyskusja wśród kibiców, także wśród komentatorów, no ale... Wszyscy są zgodni co do jednego. Rzeczywiście, akurat ta wieża sędziowska w Lahti nie była umiejscowiona najszczęśliwiej. Nie było widać dokładnie z tej wieży sędziowskiej, czy Simon Amann ląduje poprawnie telemarkiem, czy też ląduje równolegle i się rozjeżdża. I swego czasu mieli sędziowie monitory u siebie w kabinach, mogli podpatrywać, w jaki sposób lądują skoczkowie. Natomiast to też nie zawsze do końca był czytelny obraz, bowiem niejednokrotnie z jednego ujęcia kamery nie było widać, czy skoczek podparł skok za sobą, czy też nie. No i zrezygnowano z monitorów i w tej chwili, no co chyba logiczne, jeżeli czegoś nie widać, należy uznać to na korzyść zawodnika, że wszystko zostało wykonane poprawnie. Oto Łukasz Kruczek, tam przechadzający się z tyłu Werner Schuster, a to Julian Muzioł, reprezentant Niemiec, 23-letni skoczek, 97,5 metra, to na razie najdłuższy skok, pół metra dalej niż Diego de la Sega, którego oglądaliśmy przed momentem. Julian Muzioł oczywiście prowadzi, minus 7 punktów aż za wiatr. No a biorąc pod uwagę te wartości punktowe tutaj, to wskaźnik wiatru 1 metr na sekundę to 8,19 punktu, a różnica jeżeli chodzi o długość rozbiegu, każdy metr w dół to plus 6,86 punktu. A teraz Dawid Lazzaroni, reprezentant Francji, nie zakwalifikował się do konkursu w Lahti. To było bardzo pechowe dla niego. Tak jakby zdecydowanie obniżył loty pod koniec tego sezonu. Zresztą bez punktów Dawid Lazzaroni tak naprawdę. Najlepszy jego start to 32 miejsce w Willingen. 33 był w Lillehammer, 36 w Oberstdorfie i 49 w Zakopanem. To tak naprawdę miejsca godne odnotowania startu tego zawodnika w zawodach Pucharu Świata. A Dawida Lazzaroniego oglądaliśmy w zawodach Pucharu Świata od sezonu 2001-2002, a więc skoczek doświadczony. Nicholas Alexander, reprezentant Stanów Zjednoczonych, trenujący w klubie Lebanon Outing. Uczestnik oczywiście Igrzysk Olimpijskich w Whistler. No tam nic szczególnego nie osiągnął w zawodach Pucharu Świata. To jest jego pierwszy sezon tak naprawdę, w którym regularnie bierze udział, startuje. 38 w Lahti. Na razie Dawid Lazzaroni jest numerem 1. 97,5 metra to najdłuższa odległość, jaką na razie osiągnęło dwóch skoczków, Lazzaroni i Muzioł. Teraz 96 metrów Nicholas Alexander, a więc 1,5 metra bliżej niż Lazzaroni i Muzioł i metr bliżej niż Diego de la Sega. Na czwartym miejscu będzie w tej chwili Nicholas Alexander, spycha na miejsce piąte Estończyka Ilmara Perna. Na naszych ekranach trener reprezentacji Kazachstanu to był Kajrat Biekienow, a na rozbiegu Aleksiej Korolew, 22-letni skoczek. Oczywiście Zalmat z Kazachstanu, trenujący w klubie Dynamo. Wspina się powoli, powoli, 96,5 metra. To jak na razie trzecia odległość tej pierwszej serii. 46 był w Zakopanem, 41 w drugim konkursie. 36 był w Klingenthal. To jego najlepszy start w tym sezonie. W tej chwili Alex Korolew zajmuje drugie miejsce, a na naszych ekranach zwycięzca z ubiegłego sezonu, szczęśliwy zwycięzca po jednej serii, Takanobu Okabe. 39 lat, 4 miesiące i 14 dni dokładnie ma. 26 października tego roku skończy 40 lat. Wielki miłośnik golfa, oprócz skoków narciarskich. I uwielbia także szybką jazdę samochodem i świetnie czuje się na tej skoczni. Takanobu Okabe, najdłuższy skok jak na razie. Był w kadrze Kari Liantili. Oto przed momentem szkoleniowiec 101,5 metra. Jako pierwszy przekracza granicę 100 metrów. Reprezentant Japonii, który w zawodach Pucharu Świata skacze już 20 lat. I na swoim koncie no, 23 razy stawał na podium. 5 zwycięstw. 9-krotnie był drugi, 9-krotnie trzeci. Tak więc Takanobu Okabe. To zawodnik, to już historia, można powiedzieć, i japońskich, i w ogóle światowych już skoków narciarskich.